Witam Państwa, Bartosz Michalak, to są rozmowy niekontrolowane. Moim Państwa gościem jest były piłkarz m.in. Groklinu Grodzisk Wielkopolski, Polonii Warszawy i Greckiego Lewia Diakosu, Piotr Piech. Tak, dzień dobry, już nie gramy go po raz czwarty. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie już oficjalny początek. Dlaczego był Pan nastawiony negatywnie do tego wywiadu? Nie lubi Pan? Nie ma Pan parcia na szkło? Minęło to Panu kiedyś, Pan to że Pan lubi? Nie, po prostu... Z braku czasu troszeczkę w tej chwili jestem zabiegany. Co to znaczy konkretnie? Konkretnie? Mhm. Widzisz tą moją malutką. Mam czas do południa spędzam z nią. Później jadę do swojego klubu w tej chwili do Kraśnika. To też mi trochę zajmuje czasu i wracam gdzieś koło 9, także dlatego... Ale to może zacznę, może nie chciałem od tego tematu zaczynać, ale... Pan lubi pieniądze, prawda? Pytanie mogę zadać to samo Panu. Czy Pan nie lubi inaczej? To my jesteśmy na Pan? Ale no okej, okay, no, możemy tak oficjalnie, dobra. Ale nie, no, chodzi mi o to, że Pan łączy kilka funkcji. Tak. To nie jest tak, że Pan sobie, jak już, bo trenuje Pan Stal Kraśnik i to nie jest tak, że Pan przestaje na tym, tylko z tego co słyszę cały czas jakby szuka Pan jakby dodatkowych źródeł pieniędzy. To wynika z tego, że jakby przyzwyczaił się Pan jakiś czas temu zarabiać większej kasy i teraz... Nie, może nie. Po prostu nie lubię się nudzić. Jestem w jakimś tam ruchu i pracuję. To mi pasuje. Myślę, że każdy tam gdzieś szuka sobie jakiegoś zajęcia swojego. Mam swoje zajęcia, lubię to, co robię. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten... Zostawmy to. Ile razy dziennie żałuje Pan decyzji o budowie tego domu ładnego na Podkarpaciu? Nie żałuję. Dlaczego miałem żałować? Kiedyś mi Pan powiedział, że... Zostać... No. Tak. Na Śląsku. Ale... Była taka myśl, żeby zostać na Śląsku, ale żałować... No Boże, jestem tutaj fajnie sobie mieszkam i jestem szczęśliwy tutaj w tym miejscu, także nie mam naprawdę niczego. Czyli to już jest tak, nie ma w Pana głowie takich pomysłów, żeby jednak stąd prysnąć? A w tej chwili nie. Może coś się kiedyś urodzi, że będzie w sensie takim, że będzie jakaś praca konkretna, fajna gdzieś dalej. Jak miałem jako piłkarz po drugiej stronie Polski, może się jako... W greckim Lewia Diakosie. Lewia Diakosie, tak. Bardzo dobrą wymowę. Ciszę całą stresić. Dobra, żeby było poważnie. Za kadencji Leo Benhakera zaliczył Pan kilka występów w reprezentacji Polski. No były jakieś tam epizody. Dołożył Pan dwa wicemistrzostwa kraju, dwa puchary Polski, puchary Ligi, jedną 16 z Groklinem Puchar UEFA, nieważne. Nie czuł Pan trochę takiego... Niedosytu? Nie, no gdzie? To byłoby za słodkie pytanie. Proszę mi to dokończyć. Myślałem, że kurde o mistrzostwo teraz. Nie czuł Pan trochę takiego delikatnego wstydu, grając później na samym końcu, nikogo nie obrażając oczywiście, w drużynach pokroju Olimpia Pysznica czy Turbia, czy nawet Orzeł Rudnik, w którym kiedyś mi Pan mówił, że zniesie złotówki za grę. To jest dziwne. To było troszeczkę inaczej, bo tam zaczynając od końca tego pytania w Rudniku grał mój syn Kasper i oczywiście tam większa część młodzieży, która tutaj była w Pysznicy i chcieliśmy, próbowaliśmy to utrzymać i się udało. Potrzebowaliśmy, żeby tam zagrał dwóch, trzech zawodników starszych, doświadczonych, żebyśmy mogli cośkolwiek tam powalczyć, to się udało. No nie każdy się z nimi zadał, ale okej. W innych przypadkach, tak jak w Pysznicy, to byłem grający trener, już mnie wtedy ale poprosili. Ale chodzi mi o ten sam taki przeskok. Że słyszał Pan te reakcje kibiców? Jak najbardziej chamską reakcję kibiców Pan słyszał w tych ogólniejszych miejscowościach? Było tak, Zawsze tak jest tym bardziej na takich wioskach gdzieś przyjdzie jakiś podchmielony Pan, który będzie coś tam chciał udowodnić komuś, także... To wie Pan, to mnie to nie rusza i nie mam takiego problemu z tym, że czy grałem tutaj, czy w niższych ligach. Ja swoją karierę zawodową skończyłem tak naprawdę w Katowicach i później to już takie epizody, które gdzieś tam z potrzeby chwili
potrzeby jakiejś pomocy. Ale nie rozumiem też panu, nie mówił Piotrek. Nie wchodź się w to. Szkoda się rozmawiać na drogę. Inaczej jak cię wyzywają w Warszawie na Legii, a inaczej jak cię wyzywają w Pysznicy. I później czujesz się jak taki człowiek... A to, no. Wiesz co, nie mam z tym problemu. Nie? Nie. No, ale była taka reakcja, że pan nie wytrzymał? Ja, bo coś tam wiem, ale... Są różne sytuacje, gdzie schodzi się z boiska, ktoś jeszcze tam coś chce dopowiedzieć. Może i coś było. Gdzie? No. Nie przywiązuję wagi do tego akurat. Niech sobie chłop tam chodzi po świecie, niech sobie tam gada, co chce, jego wolna. A właśnie, pan ma dużo wrogów? Tutaj? Takich niechętnych ludzi? Ma pan Nie wiem. Nie odczułem tego, żeby... Wie pan, bo robiliśmy wywiad tak zwany papierowy. Mhm. I pod jego wersją internetową, ja lubię komentarze, to tak ważne na swój temat, ale zauważyłem też taką nagonkę na pana. Panu się dostawało. Wiadomo, że mogła to robić jedna osoba pod różnymi nikami. Mhm. Ale mimo wszystko były te komentarze, że Mogę wymieniać, mi się taki spodobał. Mi się bardzo jeden spodobał z solarium, że otworzył w pysznicy. Że ja z solarium, no tak? Idzieś się, ja chociaż do solarium chodził, no ale to tak. Ja nigdy nie byłem. Z taką karnację mam, ale komuś się to nie podoba, czy coś, no, jego problem jest. A to jest normalne, wiesz, czy jesteś na... Ja bym takie pytanie tobie zadał, czy jak czytasz, nie wiem, czy po angielsku potrafisz tam, ale myślę, że... Oj, tak. Myślę, że ja tak. Ja po angielsku nie potrafię? Myślę, że tak. Także jak tam czytasz jakieś komentarze, na przykład, nie wiem, pod Facebookiem Cristiano Ronaldo, to czy są jakieś komentarze tylko i wyłącznie pozytywne? Aż tak grubo nie się. Ale nie, no to chodzi o mnie jakieś tam top, nie? Czy nie to pan się nieźle porównał. Ale nie, to już chodzi o same komentarze. Zawsze się znajdzie ktoś, komu coś nie pasuje i nie wszystkim dogodzisz, nie ma szans. Miał pan kiedyś tutaj taką opinię, że ktoś mógł panu powiedzieć troszkę za wysoko trząsz głową. Troszkę za bardzo ci się wydaje, że widziałeś to jesteś za bardzo wyprostowany. Nie, ja jestem pokorny człowiek, także ja tam się z nikim ani nie staram się kłócić, ani nikomu nie wchodzić w drogę. Każdy tutaj sobie robi to, co uważa, także broń Boże. Pana starszy syn Kacper puka do drzwi pierwszej drużyny Jagiellonii Białystok. Jeśli czasami ze sobą rozmawiacie, to przed czym go pan ostrzega, przestrzega? Są takie rozmowy czy nie? Rozmawiamy na różne tematy, jeśli chodzi o piłkę. Są tematy i wygodne, i niewygodne. Myślę, że większość takiego doświadczenia zebrał, jak ja grałem, widział, przyglądał się, jeździł gdzieś tam za mną, był na treningach, także wie mniej więcej, o co tutaj przy tym wszystkim biega, ile trzeba poświęcić czasu, ile trzeba poświęcić energii, jak się temu poświęcić całkowicie, jeżeli chodzi o piłkę nożną i uprawianie zawodowo sportu, to się komuś coś wydaje, że to przychodzi tak i fajnie, wszystko jest okej. Okay. Ale bardziej mi chodzi o takie tematy życiowe, pozasportowe. Ostrzegał pan przed czymś, żebyś, nie wiem, Kacper, 21 jesteś w pokoju, śpisz. Nie wychodź na miasto, żadnego kasyna. Ja bym sobie z fajnym miasto. Pan też z Grodziska miał bardzo blisko do Poznania, tam też można się wyjechać. No, myślę, że to w tej odpowiedzi wcześniejszej ci powiedziałem, że widział, na czym to wszystko polega, jak się zachowywać, jak uprawiać ten sport i dyscyplina przede wszystkim musi być w tym na pierwszym miejscu. A syn wie, w jaki sposób jego tata dostał czerwoną kartkę do Gronka? Nie wiem, nie pytałem się, on też mnie nie pytał. Nie wiem, jak pan mówił obserwował, to powinien widzieć, wiecie, bo to była dość wesoła was. Sytuacja była czerwoną kartkę, tak? Gdzieś tam sędzia coś tam sobie do... Nie, prowokowanie kibiców. Prowokowanie kibiców. Czy się mylą? Wiesz, to z zależności kto jak to... No dobra, to wyjaśnij, bo teraz trochę rozgłupiałem. No, słuchaj, był moment, w którym kibice coś tam krzyczeli, pozdrawiali pana. Ja też się pozdrowiłem. Sędzia poszedł? Tak, i na tej zasadzie, broń Boże, nic nie pokazywałem. Zobacz sobie materiał filmowy, czy coś pokazywałem, jak jest. Gesty więzienne. To tobie się tak wydaje. To inną taśmę oglądałem. No, możesz sobie zobaczyć, jakie te gesty są, na przykład w Grecji. Co oznaczają te gesty.
Czyli nie, dobra, ale wszystko na ten temat. Ale teraz poważnie, czyli co? Inny gest jest ręką w, nie wiem, w więzieniu. Aha, ja przecież nie byłem w więzieniu, także nie wiem, co to znaczy. Inaczej jest też to, co jakie są gesty w Grecji, które gdzieś tam zapożyczyłem. No dobra, no jak już skończmy ten temat. A, czyli jest jakieś tam? Czerwona kartka. No. No, czerwona kartka. Ale... Ciężko się do tego ustosunkować jakoś. Było jedno. Było, minęło. No. Było tylko jedna? Że tak? Nie, no było. A to chyba jakaś tam druga żółta. Tak, ale to była taka najbardziej szczególna. Ale to co, nie spodziewało się pani? W sensie... A, nie takie reakcje, bo to akurat główny nie reagował, tylko boczny coś tam się zaczął. Czyli według pana to wyglądało tak, kibice pana pozdrowili serdecznie, powiedzieli, panie Piotrze, pan jest taki zawodnik, no a pan do kibice powiedział, kibice, wy też jesteście tacy, a sędzia przyszedł, proszę nie dyskutować, czego? Tak, ja nie chciałem, żeby nie było dyskusji między kibicami, tak jest. To ta liga się jakoś zmienia. No. Dzisiaj to jest trochę... Słuchaj, wszystko się zmienia. Zakładam, że tęskni pan za czasami tej profesjonalnej gry w piłkę. No to... Dobrze zakładasz. Za tym wykładzą. Tak jest nie. Coś czuję, że jeszcze raz ten pytań nagram, ale dobra zresztą. W którym klubie ta atmosfera była taka najlepsza? Ale taka, że jak pan wchodził do szatni, to mówił, że tak miał pan wrażenie, że jest okej. Okay, nie, no mieliśmy bardzo fajną atmosferę i grupę ludzi. Naprawdę, jak przyjaciele, to było w Grodzisku Wielkopolskim, tak, w Grodninie. Nie wiem, czy jakoś tam śledzisz. Ostatnio mieliśmy też taki zjazd byłych piłkarzy w Grodzisku, zapraszają nas na... Mhm. Ja byłem pierwszy raz, inni chłopcy żyli drugi. Taki zjazd byłych piłkarzy, także bardzo fajnie się było spotkać z byłymi kolegami i oczywiście też był jakiś tam mecz pokazowy. Bardzo dużo ludzi, kibiców przyszło na ten mecz, także... Ale jak pan pojechał tam w piątek, to wrócił pan tutaj na Podkarpacie w środę? No na przykład. Uuu! No. To co pan pamięta? Co pan pamięta z tego wyjazdu? Słuchaj, daleko się jedzie, bo to jest 600 kilometrów, to jeden dzień musisz jechać. Nie? No tak, tak. Sam z powrotem dwa dni, plus jeszcze dwa dni na miejscu, no to cztery zajdzie. Plus z kolegami, jak się pan spotkał? No, po jakimś czasie. Tak, to jest. Pan Grzymała był prezes? Tak, był. To było sypa, obstawię. No, w tej chwili jest dosyć schorowanym człowiekiem, także jest taki inny niż pan Grzymała. Ale tak jak pan się czasami wspomina, największy taki pozytywny gość w szatni, którego było wszędzie pełno, w którym jak chodziliście na miasto, to zawsze było wiadomo, że ten Świerczewski to on coś wykonuje. No, może Świerczewski, ale też był Piotrocki, Igor Kozioł. No, było tych chłopaków paru, którzy tam gdzieś się fajnie było z nimi być i przebywać. Nie, pan chciał te anegdoty sprzedawać, tak? Z szatni? Pan się wygadał, że będziemy sypać strasznie. Tak, tak. Tak? No dobra, to okej, okay, to już są ustawione pytania, będzie już wolę. A pan był takim typem spokojnego człowieka w szatni? Raczej tak. Czyli co, zero jakichś wypadów? Zero przegranych pieniędzy? Raczej nie, ja nie szatkałem. Zdarzyło się raz? Raczej nie. To raczej mnie cały czas intryguje, ale okej. Okay. Nie grałem na żadnych takich tam w kasynach, czy takim, czy innym sposobem. A to z tego względu, że widział pan przykłady ludzi, którzy przegrywają duże pieniądze? No. Przez czego się pan sam? Jest, no to może nie, że widziałem, bo to akurat było już bardziej po moim czasie, gdzie tam w Legii, czy w jakimś innym klubie ktoś tam z innych, jeden czy drugi chłopak nie potrafił się powstrzymać, żeby grać gdzieś tam w kasynie, czy w jakichś zakładach, także... Myślę, że w tej chwili nawet w kontraktach piłkarskich mają to zapisane. Tak. Kontrakty mogą być zapisane. No słuchaj, w kontrakcie wystarczy, że taki dziennikarz jak ty zrobi zdjęcie. Ja nic. Co wie pan, co to ja jestem z jakiegoś brukowca, żeby powiedzieć, komuś zdjęcie robić? Słuchaj, teraz ty mi na pan mówisz. W każdym razie. Bo się zdenerwowałem. W każdym razie. Ja nikomu zdjęcia nie robię nigdy. Ja tylko taki przykład ci daję. No okej, dobra, zawsze spokojnie. No.
są sytuacje, gdzie dziennikarze śledzą zawodników i robią jakieś tam zdjęcia. Mhm. Przykład anegdoty, to ci mogę już podać z takim przykładem. Grając w Polonii Warszawa, zadzwonił kolega tutaj, chciał szali, żeby mu kupić, bo wracałem chyba po weekendzie na chwilę do domu, żeby mu kupić szali Legii. To pojechałem na pod Legię, na stadion, do sklepiku Legii, kupiłem szali, wychodząc nie spodziewałem się w ogóle żadnych zdjęć, niczego. Na drugi dzień wziąłem sobie przegląd sportowy i pan Piechniak robi sobie zakupy w Legii. Pan Piechniak z Polonii robi sobie zakupy w Legii? No, na przykład. I już jest temat na pierwszą stronę. No, niby nic, a coś... Ale coś było wokół tego, czy klub wiedział? Nie, no tam wyjaśnił się pan. No, to jest śmieszna sprawa tak naprawdę, ale dziennikarze... Po co? Ale nie, ale miał pan z tego Polski? Nie. Ze strony kibiców, zarządu? Nie, bo to jest normalna rzecz. Komu co przeszkadza kupić szali? No, mi nie przeszkadza. No właśnie, ale to wie pan, no, jest, wiesz jak jest, są różne sytuacje, różni ludzie, a dziennikarze, no, jest jakiś artykuł, akurat może nie mieli co pisać. A pan miał kilku chyba takich, co nie lubił? Dziennikarze? Mhm. Nie, ja... Z Poznania. Poznania? Z Poznania. A, nie. Zostawmy to. Różni są ludzie, którzy różnie piszą, także ja tam, żebym miał wrogów, to nie miałem problemu. Który piłkarz, który trener i dlaczego miał na pana największy pozytywny wpływ i który wręcz przeciwnie? To o tym drugim to się nie będę wypowiadał. To drugie jest bardziej ciekawe. Pierwszy na pewno pozytywny wpływ po części. Może niedługo z nim pracowaliśmy, bo to Maciej Skorża. Ale naprawdę jako trener bardzo dużo wniósł do naszego zespołu wtedy. Jako młody trener? Jako młody trener, tak. Bez doświadczenia piłkarskiego, co jest ciekawe. Bez piłkarskiego, z tym, że miał doświadczenie duże trenerskie, bo pracował i w tych kadrach młodzieżowych i z Pawłem Janasem jako asystent. Także nie, zaimponował mi swoim przygotowaniem, jeżeli chodzi o treść treningu, treść przygotowań przedsezonowych i tak dalej. Ale nie zdarzało się tak, że wymagał, krzyczał, wulgarnie zwracał uwagę. Wiesz, i część zawodników mówiła: chłopie, przecież ty tego sam byś nie potrafił zrobić, co ty od nas chcesz? Oczytałeś jakiś książek i oczywiście nie wyobrażałem, po prostu mówię na przykładzie, bo często jest tak, że zawodnicy, którzy coś osiągnęli w piłce, mają problem z tym, żeby dać się podporządkować trenerowi, który no, jest trochę teoretykiem. Słuchaj, może teoretykiem był, ale to przechodziło w praktykę, także nie można było. Nie, nie zdarzyło się w tej sytuacji, żeby można było mieć coś do niego. A jakie się zdarzyło? Sytuacji i z kim? Jest to tak, ja musimy powiedzieć, ciężko komentować. Wiesz, nie wszystkich trenerów możesz. Bo jednej strony było nieładnie, drugiej to jest tylko tak naprawdę dla mnie, co mi tam nie pasowało i z kim nie lubiłem pracować, tak? W tej chwili to nie ma żadnego znaczenia. Czyli nie wyrykamy tych historii? No, nie wyciągniesz ode mnie takich rzeczy. No dobra, no przecież. Gdyby się za 3 godziny posiedzimy, to pan w końcu będzie chciał, żebym poszedł, to wyciągniemy. A jeśli chodzi o piłkarza? Bo jako, pan jako młody chłopak, miał pewnie gościa, którego pan widział, jak widział jak gra, to potrafił pan się zachłysnąć i powiedzieć: profesor. A profesor? Ja mogę powiedzieć, że na boisku profesorem był Tomek Wieszczycki na przykład. Tak. Bardzo dobry zawodnik, piłkarz. Jako człowiek też bardzo, bardzo w porządku. No i teraz jako komentator sportowy tym bardziej. Ekspert. No. To jest słynne powiedzenie. Ekspert wie. Dokładnie. Znaczy nie, no, było zawodników, których można było podziwiać gdzieś tam w grze i umieli się pozachować i na wojsku i poza. A wręcz przeciwnie? Ale nie, ale spokojnie. Przeciwnie. Że widział pan piłkarza i mówił: musiałeś mieć naprawdę niezłe plety, że tu wylądowałeś. No, są takie sytuacje. To ja się zamieniam w słuch. Są takie sytuacje, ale...
Nie, ma, ale... Jak to jest, takie rzeczy nie komentuję. Przykro mi bardzo. To nie da mi pan zarobić. Panie życie. Nie da mi pan zarobić, a tu potrzebuję... Docelowo się coś na słuchawkę, że oglądasz się z pana. Musimy wzmocnić jakieś wątki. Przegrane pieniądze w kasynach to nie. To jest, mówiłeś, że... Handel narkotykami? Kto lubi pieniądze, tak? Wszyscy lubimy. No, to chodzi. Handel narkotykami? Nie. Jazda samochodem w staje rzeźbym? Nie. Nie. No to... Nie masz tych haków. Nie, dlatego... Coś czujesz, że pan usunie mój numer z telefonu. Gdybyśmy teraz byli w kasynie... To są takie klimacie kieckie, trochę ciemne powinno być, ale okej, załóżmy, że jesteśmy. Tak. Mamy otwór jakąś pewną pulę pieniędzy. Mm-hmm. To ile byłby pan w stanie obstawić, że załóżmy do 45, do 50 roku życia będzie pan prowadził drużynę, załóżmy z... No nie, przypuszczam, że marzy pan o ekstraklasie. No to na razie to jest, to bym ustawił na zero, bo... Uuu! Nie, no to nie mam... Ale to duży kurs. Nie mam licencji na to. Na razie mam tylko UEFA, która mnie predyspozuje do gry, przepraszam, do trenowania zespołów trzeciej ligi. Ewentualnie mogę być asystentem. Nie, teraz się już zmienia. No, bo teraz słyszałem, że teraz trenować kramkarzy to trzeba mieć UEFA Pro. Tak słyszałem, że za niedługo będzie. No nie, ale zmieniło się. Związki chcą zarabiać. W tej chwili właśnie z taką licencją można prowadzić drużynę z trzeciej ligi. W drugiej, pierwszej i w Ekstraklasie można być jako asystent. No dobra, UEFA Pro kosztowałaby pana ta licencja 35-40 tysięcy złotych? Dobra, za dużo, 30 tysięcy. Nie wiem, ile kosztuje. A wie pan, ale pan nie powie, żeby ludzie później nie gadali. Nie wiem, ile kosztuje, trzeba. Ale ma pan taką może nie presję, ale byłby pan w stanie właśnie zainwestować te pieniążki w siebie? Dlaczego nie? No. Nie pytam, czy pan takie pieniążki ma. Wiesz, w jakimś tam kontekście na pewno pracy przyszłościowej, no to na pewno bym chciał. No to zawsze jest jakieś ryzyko, prawda? Oczywiście. Nie masz żadnych... Chyba, że masz się plecy może, ale to chyba nie działa. Nie ma żadnych gwarancji, że ktoś ci da, ktoś się zatrudni tam. Tak samo tutaj też nie ma gwarancji, nawet jak masz UEFA czy jakie tam, żebyś miał zatrudnienie. A pan teraz miał jakieś inne propozycje z innych klubów, oprócz ze Stali Krasik? Nie. Nic nie było. Co się dzieje? Bo zrobiliście ciekawy wynik w Krośnie, tak? To wy pozbawiliście Krosno tych baraż. No, może inaczej. Może z Krosna ktoś zna. No, my po prostu graliśmy swoją piłkę, która naprawdę mogła się podobać i jak byli słabi, to przegrali. Można tego mają w Krośnie. To będzie za chwilę, że piech jak ty. Liczę się z tym. Okej, to fajnie, jak ktoś kogoś wyzywa, znaczy, że mu zależy. W sensie, że coś dla niego znaczy, że ten człowiek to znaczy. Pan jako trener, to ma pewnie w głowie jakiś taki wzór do naśladowania. Czy to jest człowiek bardziej taki bat, bardziej psycholog, tatuś do przytulenia, bardziej... No, słuchaj, wiesz co, no, nie wiem, każdy ma... Z tym się też trzeba zderzyć, tak? To nie jest tak, że gdzieś tam przeczytasz coś, jakąś książkę o trenerach i tak dalej i będziesz wszystko wiedział. Niestety tutaj musisz... No, miałem to szczęście, że pracowałem z tymi trenerami, tak? Obserwowałem ich zachowanie, jak oni reagują na różne sytuacje. Też uczyłem się i brałem to do siebie, co można, co nie powinno się stosować. A co się nie powinno stosować? Wiesz co, generalnie... Co pana wkurzało najbardziej jako zawodnika, jeśli trener coś robił? Jak trener wyzywał zawodników, wiesz, bo to nic... Zdarzyło mi się kiedyś usłyszeć parę słów takich? No, bo to jest ani nic dobrego, to jest raz. Drugie to jest nic fajnego, jeżeli chodzi o osobę trenera, o co o nim świadczy. To jest dwa. Drugie to, wiesz, to nic nie daje tak naprawdę, bo... Zawodnik nie dość, że się nie koncentruje na grze, to więcej prawdopodobnie więcej błędów popełni niż przed tym zajściem. A kto pana zrugał najbardziej w życiu? Zrugał mnie? No nie mówię, żeby panu miało się łzy pojawić w oczach. Ale to może być to zapresjonowane. To
są, były sytuacje w lidze, ale to są sytuacje, wiesz, takie no, męskiej pogadanki gdzieś tam w szatni, gdzieś coś miało na boisku zrobić, czegoś się nie robiło i tak dalej. No, są ostre słowa idą, tak? Ja jestem też zwolennikiem. Mówię, kurczę, no, można parę kurczę, słów. Kurczę. Kurczę. Kurczę pieczone, ale się zagrał? Nie, kurczę do ciebie mówię, tak? Żebyśmy nie musieli wycinać. Słuchaj, no są sytuacje gdzieś tam w szatni, gdzie można coś bardziej dosadnie powiedzieć, ale. Ale nie wyzywać. Ale nie wyzywać dokładnie. No ale wiesz, to jest w szatni. Nie na boisku, nie tam, gdzie słyszą kibice, którzy nie powinni takich rzeczy słyszeć, bo to się przeradza w taki, wiesz, no, fajny trener jest, bo ich opierdziela, nie? No, tak kibice tak reagują. Zwana, pod publiczkę. Tak? Pod publiczkę, publiczkę, generalnie pod publiczkę. No. Nic nam nie daje, ale fajnie, no super jest trener, kurka, bo jest silny tego, ale za chwilę będzie inny trener, bo niestety ten trener będzie przegrywał mecz za meczem. A zdarzyło się sytuacja, żeby ktoś pana nie szanował? Ale szczerze, i że go pan musiał po prostu nawet usunąć z drużyny. Wiesz co? W tych niższych ligach tutaj. To wiesz, tu wyższych lig nie ma, ale w tych niższych ligach. Nie wiem, czy ktoś w ten sposób podchodzi do sprawy, bo to wiesz, w tych niższych ligach to wiesz jak jest. No. Nie wiem, ja zawsze grałem w tych wyższych. Tak? No. Dokładnie wiesz jak jest. Podejdź się panu pytanie. Jedziesz na jakiś mecz i tak. Z tyłu gdzieś sobie browara ładujesz, no to jaki szacunek jest do tego co robisz? Żaden. Żaden. Dlatego wiesz, no, te niższe ligi to mają to do siebie, że niestety to jest taki. A, jadę sobie pograć, fajnie będzie. No jak pan widział, to pan nie chciał tym rzucić wszystkim powiedzieć. No, wiesz, coś tam się chciało się zrobić gdzieś. Gdzieś coś innego było założone, ale no, jeżeli komuś nie zależy, to nie dasz rady tego zmienić. No. To musi być, wiesz, komuś zależy jedno na tym, że ktoś chce grać, ktoś chce uczestniczyć w tym show, jakim jest piłka nożna i ktoś to robi podobnie jak ty myślisz. Tak? To co, zbliżamy się powoli do końca? Nie, bo nie chcę pana zajmować. No. Czy siedzimy jeszcze za 2 godziny? Jak pan, co pan wie? Nie, możemy kawę się jeszcze napić. To już idzie. Dobra, to dziękuję za rozmowę. Jak ja to mówię, że będziemy w kontakcie. Jakbym tam coś chciał. A właśnie, ma pan asystenta? Nie. A nie szuka pan czasami młodego, zdolnego, ambitnego, z polotem, z pomysłem? Nie jest aż taki wyrobizm. Reklamę robisz. Dobra. Pogadamy za kadrem już. 4 na miesiąc. I jest. No to 4 browary to... Nie! 4 kafle! Dobra, kończymy, bo zaczynamy. Naprawdę zaczęło to wchodzić. Z czego ty ten piec będziesz robił kafle? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był Piotr Piechniak. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych rozmowach niekontrolowanych.